no, niesamowitym towarzystwie w Kambodży, w takiej typowej chatce kmerskiej. Chciałem przedstawić wszystkim pana prezydenta Jana Potockiego, który właśnie szczęśliwie wylądował w Kambodży, z którym mamy fantastyczne plany tutaj wspólne też z naszą platformą Kulogos. No i jak pierwsze wrażenia, panie prezydencie, jak pierwsze wrażenia? Dzień dobry państwu. Proszę państwa, wrażenia są przeogromne. W ogóle jestem bardzo zaskoczony tym, gdzie jesteśmy właśnie u Piotra Tymochowicza. Jeżeli ktoś nie zapomniałby to nazwisko, opuścił Polskę 8 lat temu, właściwie musiał uciec z Polski, tak, z uwagi na to, że zostałeś skazany za coś, czego nie było. Tak. Ale to jest domena właśnie rządzących, którzy to robią, zwłaszcza dlatego, jeżeli ktoś pomagał komuś innemu. A Piotr niestety pomagał tylko samoobronie, Andrzejowi Leperowi. I proszę państwa, no i różnym innym niewygodnym dla PiS-u politykom, może tak to tak, no, oczywiście, można ująć. Jesteśmy w jednej z posiadłości pana Piotra. Ale tutaj chciałem dodać, że mam ogromny sentyment do pana prezydenta, dlatego że Janek mi pierwszy wyciągnął rękę właśnie w momencie, kiedy, no takim bardzo trudnym dla mnie, kiedy wypuszczono mnie świeżo z aresztu. To wykazał do mnie zaufanie, a przecież nie wiedział, jak się sprawa moja zakończy. Pamiętam, że udostępniłeś mi wtedy swoje media. No także tym bardziej jest mi miło powitać cię tutaj w Kambodży, w miejscu bezpiecznym, po prostu. Tak, to prawda. Dzień dobry państwu jeszcze raz. Proszę państwa, my chcemy stworzyć coś, czego nie ma na świecie. Tak. I z Piotrem, tutaj z przyjacielem Piotra, chodzi o ambasadorów pokoju. Coś nowego. Ja uważam, że ludzie powinni się wszyscy zjednoczyć. Nie patrzmy na rządy. Właśnie. Bo rządy dzisiaj jest, rząd jutro nie ma, a w przeciągu tej kampanii w interesie polityków jest to, żeby nas dzielić, żebyśmy wiecznie byli skonfliktowani. W interesie wielkich koncernów, w interesie polityków. A my chcemy popłynąć pod prąd, chcemy pokazać, że można ludzi masowo, międzynarodowo jednoczyć. Nigdy w historii nie było promowania pokoju. Zawsze się promuje wojny, promuje konflikty. I to chcemy zmienić. Ambasady pokoju, a jednocześnie akademie, które będą nauczać komunikatu otwartego. Będziemy budować, no tutaj właśnie z panem prezydentem, w każdym kraju świata, wszędzie, nawet w tych najmniejszych państwach. A co więcej, pomyślałem sobie, że w niektórych przypadkach to pewnie, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, również i dla tych państw, których nie ma na mapie. No są takie państwa, jest Kurdystan, jest Katalonia, Tybet, no można by wymieniać sporo skończonych. Tak, tak. Proszę państwa, rzecz ma się następująco. O tym rozmawialiśmy znacznie wcześniej odnośnie budowy nowego systemu, oczywiście systemu ambasad pokoju. I nie interesują nas jakieś tam utarczki polityczne, bo to jest absurd. Oni wszyscy się biją tylko o jedno koryto. Tak, dokładnie. I stąd są te niejasności. Mało tego, pan Kaczyński, mówię akurat o Kaczyńskim, w sposób kapitalny skłócił naród polski. Ale najgorsze jest to, że naród polski pozwolił sobie. Znaczy chyba nigdy nie byliśmy w historii tak skłóceni, jak jesteśmy skłóceni teraz. Ale ja chciałbym jeszcze nawiązać do młodych ludzi, którzy nas słuchają, którzy nas oglądają. Bo ja pamiętam, że dla mnie to było szokujące, jak się pierwszy raz spotkaliśmy. I jak mi moi prawnicy potwierdzili, no, że z dokumentów wynika, że pan Jan Potocki jest jedynym gwarantem ciągłości państwowości polskiej. Jest rzeczywiście prezydentem Polski na uchodźstwie, no, w tej chwili w Kambodży. Może gdybyśmy tak w prostych słowach dla młodych ludzi, którzy nie znają może twojej historii, powiedzieli, dlaczego mamy prawo tak mówić, w sensie czysto formalnym. Tak, proszę państwa, trzeba pamiętać, że to się zaczęło w 1989 roku, gdzie popełniono przestępstwo. To znaczy Lech Wałęsa dopuścił się przestępstwa. Chodziło o co? Chodziło o przywrócenie
konstytucji 1935 roku w pełni w Polsce. Ona została przywrócona rok później. Tak, rok później została przywrócona, dlatego mamy poprzez prezydenta Potockiego ciągłość, drugą RP. Trzecia RP jest tworem, jest to organizacja, której nie ma nic. No właśnie. Nie jest nic zalegalizowana. My natomiast widniejemy wszędzie na całym świecie. A pobyt, przyjazd tutaj, to nie tylko w sprawie właśnie, o której mówimy, my chcemy stąd udać się znacznie dalej do jeszcze innych państw, z uwagi na to, że chcemy rozmawiać z przywódcami. Muszę Państwu powiedzieć, że Kambodża to jest naprawdę piękny kraj. Kraj wolnych ludzi przede wszystkim. Wolnych ludzi. Tutaj jest król, a parlament, który jest, on wybiera króla na wypadek jego śmierci. Tak. Natomiast tak zwany skarbiec, po skarbcem zarządza tak. król. Tak, to tak. król daje środki finansowe parlamentu, żeby oni mieli... No ale król szanuje przede wszystkim jedno, wszystkie wolności Kmerów. A Kmerzy mają, no, są zafiksowani, wielbią swoje wolności od wielu tysięcy lat. A to jest wolność podejmowania decyzji, wolność zarządzania własnym majątkiem. Tutaj nie mieści mi się w głowie taka sytuacja, że ktoś wykopie jakiś skarb na swojej ziemi i że musi królowi czy państwu oddać. No nie ma takich bzdur, nie ma takich absurdów po prostu. Tak i właśnie tutaj ja już w 2015 roku mówiłem, że rządy w Polsce, wszystkie, które są, obojętnie jaki by nie był, będą dążyć do tego, że tak zwane prawo o geotermiach, powiedzmy, o złożach, które są w naszej ziemi. I Sejm przegłosował to od 1 stycznia. Proszę pamiętać, że będą zabierać majątki osobom fizycznym. Dlaczego? Dlatego, że przyjedzie jakiś wiertło, wywierci i powie, no tak, oni mają porachunki, powiedzmy, takim tam Iksińskim, a ma jakąś ładną, piękną posiadłość, wywierzą czy coś i powiedzą, że tutaj jest akurat to kruszywo, które jest nam potrzebne. I niestety taka osoba będzie musiała opuścić to w jeden dzień czy tam w grudniu. Ale tutaj trzeba wrócić jeszcze do roku 2011, Piotrze, ponieważ nie kto inny jak Radosław Sikorski zerwał układy dyplomatyczne z Kambodżą. Twierdząc, że nie ma perspektyw, że Kambodża jest nieperspektywiczna. A zobaczmy, spójrzmy na dzień dzisiejszy. Kambodża jest liderem całego ASEANu. Kambodża jest ogłoszona tygrysem, nowym tygrysem całej Azji południowo-wschodniej. Kiedyś była Malezja, był Kuala Lumpur, potem Singapur, a teraz Phnom Penh i Kambodża. I proszę sobie zauważyć, że tutaj są Chińczycy, Japończycy. Tak. Oni wiodą prym. Proszę Państwa, ta Kambodża, jeżeli chodzi o apartamenty, o hotele, o to wszystko, o tą całą infrastrukturę, to jest naprawdę marzenie, aby w Polsce takie coś można było zrobić. Tutaj nie płaci się podatku. No właśnie. Podatku się nie płaci, to nie ma żadnych... Własność to własność, to już nie płacisz podatku od własności. Własność jest własnością. A w Polsce nie. W Polsce Polacy są tylko użytkownikami swoich majątków. Nie ma ani jednego urzędu skarbowego w całym kraju. Podatki dla średnich firm są dobrowolne. Albo się płaci, albo się nie płaci. No, prawo jazdy można posiadać, można nie posiadać. To naprawdę jest wolność. To jest po prostu wolność. Tak, to prawda. I jakoś ludzie się nie zabijają na ulicach. Tak. Jakoś nie ma chaosu. Proszę Państwa, i to jest bardzo dziwna sprawa, bo tutaj chłopcy, dziewczynki, które mają 7-8 lat, jeżdżą na tych skuterach. No tak. To jest zadziwiające, że tutaj nie ma właśnie tak tyle wypadków, no właśnie, w Polsce nawet. No jeżdżą tak jak jeżdżą, to są ludzie bez prawa jazdy. To co właśnie Piotr powiedział, prawo jazdy jest tutaj całkowicie zbędne. Proszę Państwa, tu jest prawdziwe prawo wolności narodu kambodżańskiego. My chcemy stworzyć właśnie w tym celu, chcemy pobudować właśnie tutaj jako zalążek jedną najważniejszą sprawę. Chcemy przywrócić ambasadę Polski, oczywiście drugiej RP, jak również będziemy rozmawiali z władzami Kambodży, aby przywrócić ambasadę w Polsce. Tak. Proszę pamiętać, dlaczego tak się dzieje, że stosunki zostały zerwane. To tylko ludzie niepoważni mogą coś takiego zrobić,
A no to się wzięło z tego, że Amerykanie się wycofali z Kambodży. Szanowni no, Państwo. Tutaj zresztą piękne jest to, że Khmerzy, czyli mieszkańcy Kambodży, no nie są na kolanach. Ani przed Amerykanami, ani przed Rosjanami, ani przed Chińczykami. Przed nikim, dokładnie. I teraz ciekawa sprawa. To właśnie, pierwszy, powiedz mi, tutaj był Biden, prawda? Tak, tak. I dał słynną wypowiedź w telewizji. To na cały świat poszło. Szkoda, że w Polsce to... No nie, nie było słowa na ten temat. Tak. Tutaj było to spore wydarzenie. Tak. Po prostu przerwał rozmowę Bidenowi. Bo Krót, chodziło, tak. Tak, bo kruto zrobił. Ponieważ chodziło o to, że Biden chciał dać 20 miliardów na rozbudowę, sprawy socjalne. Kruto usłyszał, doszedł i poprosił, że nie tak. Była chyba 10-minutowa przerwa. No to jeszcze jedną rzecz dodał Biden, że Khmerzy, partyzanci khmerscy będą szkolić żołnierzy ukraińskich. Na to przerwano mu przemówienie. Powiedział, że bardzo przeprasza, ale to jest jakieś nieporozumienie, bo Kambodża nie zamierza szkolić żadnych żołnierzy. Także potem się dogadali, że w Polsce będą szkoleni, nie na terenie Kambodży, w Polsce. Czy ta Polska została zaproponowana jako honorowe wyjście z tego nieporozumienia? Tak, ale my nie chcemy wojska amerykańskiego w Polsce. Proszę Państwa, nie chcijmy. Bo tam, gdzie jest wojsko amerykańskie, są wszędzie wojny. I to właśnie Amerykanie wywołują, powiem dużo wcześniej, przecież Stany Zjednoczone powinni odpowiedzieć za ludobójstwo Indian. Indian do tej pory nie ma tej odpowiedzialności. No właśnie nie ma. Badania, które były robione medycznie na Indianach. Nie, to są szokujące rzeczy. W 1960 roku całą wieś indiańską zostali zamordowani poprzez leki, które stosowali nam. No i następna sprawa, którą będziemy, to wiem, może już w tym roku rozpoczniemy, to wąż się dostał, to jest wąż. A ty? Co, jadowity? On akurat nie jest jadowity, bo nie ma jaskrawy zygzaka, także nie jest jadowity, ale tutaj przeszedł przez mur, nie wiem jak on to zrobił, ale przeszedł wąż, że mamy węża. Mamy węża dzisiaj. Tak. I w kieszeni też. będziemy z panem prezydentem jeszcze robić jedną ważną rzecz. Tutaj, żeby tylko w tyłek mnie nie ugryzł, żeby pilnować się za pewien czas. Będziemy robić jedną rzecz. Będziemy budować niezależne media. Tutaj w Azji, w bezpiecznym miejscu, gdzie nikt przed nikim nie jest na kolanach, będziemy budować bezpieczne, wolne media również i dla Polski. No coś w rodzaju takiej Europy 2.0, prawda? Tak, tak, proszę Państwa. Ja chcę Państwu powiedzieć, że ja jako prezydent walczę o dobro narodu polskiego, nie własnego. Proszę zobaczyć, nie wystartowaliśmy w wyborach, ponieważ doskonale zdaję sobie sprawę, że te wybory to jest wielkie, wielkie jedno oszustwo. A w dodatku, co chcą zrobić to referendum? Przecież referendum już było w 1989 roku odnośnie Konstytucji pana Kwaśniewskiego, szanowni państwo. No i jak to się skończyło? 90. Tak, tak. Jak to się skończyło? Skończyło się tak, że referendum się nie odbyło, bo było 42,86%, a winno być 50 plus jedna osoba. No właśnie. I w tym celu było posiedzenie Sejmu i Senatu, czyli dwóch parlamentów, które były połączone w celu przegłosowania przez parlament, że wybory odbyły się zgodnie z zasadami, zgodnie z prawem referendalnym. Czego oni nie zrobili, ale co zrobili? Uznali konstytucję pana Kwaśniewskiego za legalną. To była targowica. Szanowni Państwo, to wszystko zaczęło się tak naprawdę w Magdalence. No, ja myślę, że będzie jeszcze wiele okazji, żebyśmy dokładnie tą historię przedstawili, tak krok po kroku. Natomiast no, potraktujmy to spotkanie dzisiaj jako zapowiedź całej serii wolnych nagrań, wolnych programów, gdzie bez litości będziemy omawiać to, co się aktualnie nie tylko w Polsce, ale i w Europie dzieje. Tak, my musimy edukować młodzież w Polsce, młodych ludzi. Ci młodzi ludzie nie znają prawdy, zwłaszcza historycznej. Dzisiaj po pewnych filmach, które nagrałem, to do mnie przyjeżdżają profesorowie, znani profesorowie, nie tylko z uczelni polskich, ale co więcej, starsi, po 70-78 lat. Oni są czynni, przyjeżdżają i pytają się o wielu sprawach, o których oni nie wiedzieli, tylko się dowiedzieli z filmu. Dokładnie.
Także bądźcie z nami, zapraszamy na następne odcinki i bardzo dziękujemy za uwagę i za poświęcony czas. Dziękuję Państwu. Do zobaczenia.